Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Eksperci wierzą, że wiele starożytnych świątyń na świecie, takich jak piramidy w Gizie, Stonehenge w Anglii, Chichen Itza w Meksyku, służyło również jako astronomiczne zegary lub kalendarze. Wyznaczały one zimowe i letnie przesilenie, a może nawet potrafiły przewidzieć zaćmienie Słońca lub Księżyca. Biblia mówi nam, że istniała starożytna świątynia, która także wiąże się z ważną datą historyczną. Zostańcie z nami na kolejnym wykładzie z serii Apokalipsa Teraz. Jak wspominał pastor Ross, nasze dzisiejsze studium nosi tytuł Oczyszczenie świątyni. Będziemy mówić o świątyni w Biblii, o świątyni, która jest na świecie dzisiaj, a także zastanowimy się, czy świątynia żydowska kiedykolwiek zostanie odbudowana i czy Bóg ma świątynię w niebie. Zanim jednak przejdziemy do studium, posłuchajcie, co mają do powiedzenia obywatele amerykańscy na temat tych kwestii. Wierzę, że świątynia hebrajska zostanie odbudowana w Izraelu. Wierzę również, że przed końcem czasów Bóg wezwie wszystkich Żydów do domu. Świątynia została zbudowana w określony sposób. Wczesne księgi Starego Testamentu zawierają dokładne wymiary i opis każdego elementu. Chyba była tam zasłona, za którą nikt nie mógł wejść. Nie jestem naukowcem, ale wydaje mi się, że służyła do przechowywania Pisma Świętego. Starotestamentowa świątynia miała chronić 10 przykazań. Kilka interesujących myśli, a niektóre z nich były bardzo bliskie prawdy. Mając na uwadze cel świątyni żydowskiej. Być może zastanawiacie się, w jaki sposób ta kwestia wiąże się z Księgą Apokalipsy. Czytamy tam. A w środku owych 7 świeczników, podobnego Synowi Człowieczemu, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersiach złotym pasem. Księga Apokalipsy jest osadzona w kontekście świątyni, szczególnie tej, którą opisuje Biblia. Zrozumienie tej kwestii jest bardzo ważne, ponieważ czytając Pismo Święte, raz po raz natrafiamy w proroctwach na temat świątyni. Mamy tutaj listę, którą mogę się z wami podzielić. Na przykład w 6 rozdziale swojej księgi Izajasz opisuje wizję, w czasie której widział Boga siedzącego na swoim tronie w niebiańskiej świątyni i stojących po jego dwóch stronach aniołów, nazywanych cherubami, wołających: Święty, święty, święty. Potem mamy Ezechiela 40-41. Temat świątyni ciągle się powtarza. Znajdujemy go również w Apokalipsie. Mamy tam odniesienie do świecznika, który był w świątyni, do ołtarza całopalnego. Apokalipsa 6:9. Do ołtarza kadzidlanego, Apokalipsa 8:3 wspomina o nim aż 4 razy. Do Arki Przymierza, w której przechowywano dekalog, Apokalipsa 11:19. Świątynia pojawia się także u Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Jonasza, Michaasza, Habakuka, Ageusza, Zachariasza i Malachiasza, ostatniego proroka Starego Testamentu. Jezus również wspomina o niej w czasie swojej służby. Prawdopodobnie jest to jedna z najbardziej niedocenianych kwestii, o jakich słyszeli chrześcijanie, chociaż przewija się właściwie przez całą Biblię. Większość starożytnych świątyń została zaprojektowana nie tylko jako miejsce kultu i dom modlitwy. Każdy ich element miał jakieś szczególne, wyrafinowane znaczenie. Podobnie jest w przypadku świątyni hebrajskiej. W czasie dzisiejszego studium dowiemy się więcej na ten temat. Kiedy Pan wyprowadził swój lud z Egiptu i przeprowadził ich przez Morze Czerwone, nie zaprowadził ich od razu do ziemi obiecanej. Zabrał ich pod górę Synaj, na południe, daleko od ziemi obiecanej. Na górę Horeb, na której Mojżesz otrzymał 10 przykazań,
i na której był przez 40 dni i 40 nocy. Przebywał tam tak długo nie tylko po to, żeby Bóg mógł zapisać dekalog. W czasie pobytu Mojżesza na górze, Bóg udzielił mu szczegółowych wskazówek dotyczących budowy świątyni. Miał to być wyjątkowy budynek. W Biblii czytamy, Twoja droga znajduje się w świątyni. Ta starożytna hebrajska struktura obrazuje to, w jaki sposób Bóg zbawia człowieka. Mówi nam także o Chrystusie. Kiedy Jezus był w żydowskiej świątyni i dyskutował z przywódcami religijnymi, powiedział, zniszczcie ten przybytek, a w 3 dni odbuduję go. A oni na to, 46 lat budowano ten przybytek, a ty w 3 dni go odbudujesz? Jezus nie mówił jednak o świątyni fizycznej, ale o swoim ciele. Kościół został nazwany Bożą Świątynią. Ta starożytna budowla uczy więc nas o Kościele, o naszych ciałach, o planie zbawienia, a także o proroctwach, o czym powiemy dzisiaj. Jako wprowadzenie spójrzcie na slajd, który mamy na ekranie. Jest to widok z góry na pierwszą świątynię. W Starym Testamencie mamy 3 świątynie. Pierwsza została zbudowana przez Mojżesza. Był to przenośny przybytek, taki jak tutaj, który Izraelici nosili ze sobą, wędrując przez pustynię. Kiedy osiedlili się w ziemi obiecanej, Dawid zgromadził olbrzymią ilość złota i srebra, pomagając w ten sposób swojemu synowi zbudować piękną świątynię, nazywaną Świątynią Salomona. Przetrwała ona prawie 400 lat. Została zniszczona przez króla Nabuchodonozora. Gdy pod przywództwem Ezdrasza i Nehemiasza Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, zbudowali 3. świątynię, która została potem odnowiona przez Heroda Wielkiego, króla z dynastii herodiańskiej. Był on zapalonym budowniczym, ale jednocześnie niegodziwym człowiekiem. To właśnie on zamordował dzieci w Betlejem. Jednak uwielbiał budować i odnowił świątynię, która w czasach rzymskich była jednym z cudów świata, aż do roku 70, kiedy została zniszczona. Wielu zastanawia się, czy ta świątynia zostanie odbudowana. Jeszcze do tego dojdziemy. Patrzymy więc tutaj na obrazek przedstawiający pierwszy przybytek, który znajdował się na pustyni. Chwila oddechu, przyjaciele. Dzisiaj musicie mi pomóc i słuchać szybko, ponieważ będę mówił szybko. Mam nadzieję, że macie oprogramowanie, które pomoże wam przesłuchać ten wykład jeszcze raz w wolniejszym tempie, bo muszę podać wam naprawdę dużo informacji i chcę, żeby wszystko było jasne. Świątynia miała jedno wejście, jest tylko jeden sposób zbawienia. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Kto wchodzi w inny sposób, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Jezus jest drzwiami, było tylko jedno wejście. Pierwszą rzeczą po przekroczeniu progu był ołtarz, na którym składano ofiary z baranków. Jezus jest barankiem. Tym, który składał ofiary, był najwyższy kapłan. Jezus jest najwyższym kapłanem. Ołtarz ten jest symbolem krzyża. Po drugiej stronie stało naczynie z wodą, również symbolizujące Jezusa, który jest wodą żywą. Kiedy zaakceptujesz Chrystusa i krew baranka, idziesz do wody. Izraelici złożyli ofiarę paschalną, a potem przeszli przez Morze Czerwone. W 1 Koryntian 10 Paweł pisze, że plan zbawienia jest pokazany w historii Izraelitów, którzy zostali ochrzczeni ogniem i wodą. Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Zanim staniesz w obecności Boga, musisz przejść przez ogień i wodę. Musimy narodzić się z wody i ognia. Woda reprezentuje chrzest, a ogień Ducha Bożego. Dopiero potem możemy przejść do następnego pomieszczenia. Tutaj mamy jeszcze artystyczne przedstawienie ołtarza i naczynia z wodą. Pierwsza część świątyni była nazywana miejscem świętym. Znajdował się w niej 7-ramienny świecznik. W Apokalipsie 1 Jezus pojawia się właśnie w tym miejscu pośród 7 świeczników. Nie w świątyni ziemskiej, ale w świątyni niebiańskiej. Jezus jest światłością świata, ale nie tylko On. Czytamy, że Kościół również jest światłością świata i ma odbijać światło Chrystusa. Nie stawiajcie światła pod korcem. Przy okazji, ściany przybytku były pokryte złotem, więc odbijały światło. Po przeciwnej stronie stał stół z chlebami pokładnymi. Było ich tam 12.
Jezus jest chlebem życia. Chleb reprezentuje Słowo Boże. Na samym środku przed zasłoną, w tym pomieszczeniu są tylko trzy meble, ale są pełne znaczenia, na środku był ołtarz kadzenia. Znajdowały się na nim rozżarzone węgle. Brali je z ołtarza na dziedzińcu, przynosili do środka na ołtarz kadzenia. Dodawali pięknie pachnące kadzidło lub mirrę. Był to symbol modlitw zanoszonych przez lud Boży. Dym unosił się za zasłonę, ponieważ ołtarz znajdował się zaraz przed nią. Oddzielała ona kolejne pomieszczenie, reprezentujące obecność Boga. Tam znajdowała się Arka Przymierza. Wróćmy jednak do trzech sprzętów w pierwszym pomieszczeniu. Wszystkie one symbolizują Jezusa, który jest najwyższym kapłanem i wstawia się za nami. Mamy tutaj trzy meble. W Trójce mamy trzy osoby, a w życiu chrześcijańskim powinny funkcjonować trzy elementy. Biblia, modlitwa, świadczenie. Niech wasza światłość świeci. Lampa, niech wasza światłość świeci. Ołtarz kadzenia, modlitwa. Stół z chlebami pokładnymi. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. To trzy sekretne narzędzia pomagające odnieść sukces w chrześcijańskim życiu. Pokażcie mi byłego chrześcijanina, a ja pokażę wam, że ten człowiek zaniedbał przynajmniej jedną z tych trzech rzeczy. Nie spędzał czasu ze Słowem Bożym, nie spędzał czasu na kolanach lub nie dzielił się swoją wiarą z innymi. Potem przechodzimy do wewnętrznego sanktuarium, do miejsca najświętszego. Znajdowała się tam tylko jedna rzecz. Było to najświętsze miejsce w całym żydowskim świecie. Stała tam Arka Przymierza. Jedna z osób w ankiecie ulicznej zapytała, czy nie było to miejsce przechowywania Pisma Świętego. Tak, znajdowało się tam pismo zapisane Bożym palcem. Na zewnątrz arki, jak widzicie na slajdzie, znajdował się zwój z prawem ceremonialnym. W środku znajdował się dekalog zapisany Bożym palcem. Słowo Boże, prawo Boże zapisane na kamieniu. Ludzie próbują znaleźć złote pudełko, ale najważniejsze w tym miejscu było pudełko kamienne. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się w nim znajdowało, możecie przeczytać o tym w Biblii, w Księdze Wyjścia 20 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 5. Dziesięcioro przykazań, święte Słowo Boga. Na wierzchu arki, gdzie znajdowali się dwaj aniołowie, Szekina, czyli chwała Boża, ukazywała się Mojżeszowi i Aaronowi w dniu pojednania. Był to symbol Bożej obecności. To tylko miniatura prawdziwej świątyni, którą Bóg ma w niebie. Na jej przykładzie uczymy się, na czym polega plan zbawienia. Zanim przejdziemy do pytań, zaczniemy jak zwykle od przestudiowania historii biblijnej. Wielu z was pewnie pamięta, że kiedy Jezus, zrobił to dwukrotnie na początku i pod koniec swojej służby, był w Jerozolimie i wszedł do świątyni, był oburzony tym, co tam zobaczył. W miejscu, które miało być domem modlitwy, sprzedawano zwierzęta na ofiarę, a kapłani sprzedawcy targowali się z kupującymi o cenę. Ludzie musieli wymieniać pieniądze na walutę świątynną po bardzo wysokim kursie. Wszędzie było słychać odgłosy kłótni, dyskusji, rżenie wołów, gruchanie gołębi, beczenie owiec, istny targ i ogromne zamieszanie. Kiedy Jezus wszedł i zobaczył, co tam się dzieje, wziął kawałek sznura, którego prawdopodobnie używano do wiązania owiec, zrobił z niego bicz i powiedział: dom mojego ojca ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. A potem wypędził ich wszystkich ze świątyni. Ciekawe jest to, że w czasie swojej służby uczynił to dwa razy. Użył to określenia dom mojego ojca. Jednak pod koniec swojej służby, gdy po raz ostatni opuszczał świątynię, powiedział: oto wasz dom zostanie wam pusty. Jego język się zmienił. W jaki sposób przez ten czas dom mojego ojca zmienił się w wasz dom? Ponieważ kiedy Izrael jako naród odrzucił Jezusa, cel istnienia świątyni objawił się w pełnej krasie. Przejdziemy teraz do naszego studium. Myślę, że w miarę odkrywania kolejnych elementów nabierze to dla was sensu.
Daniel miał wspaniałą wizję, w której widział barana z dwoma rogami. Kogo symbolizuje ten baran? Zaczniemy od przestudiowania proroctwa, które dotyczy najdłuższego okresu i zapowiada, kiedy świątynia zostanie oczyszczona. Przed chwilą widzieliśmy, jak Jezus oczyszcza świątynię w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, w Danielu 8, mamy proroctwo. Przeczytamy ten fragment. Prorok mówi tutaj o Wielkim Dniu Sądu, a także o oczyszczeniu świątyni. Zaczynam od wersetu trzeciego, a właściwie od końca wiersza drugiego. I widziałem w widzeniu, że byłem nad potokiem Ulaj. I podniosłem oczy i zobaczyłem, a oto na brzegu stał jeden baran, mający dwa rogi, a te dwa rogi były wysokie, lecz jeden był wyższy od drugiego, a ten wyższy wyrósł później. Widziałem tego barana, bodącego na zachód i na północ i na południe, a żadna bestia nie mogła mu się oprzeć i nie było nikogo, kto mógłby wyratować z jego ręki. I czynił według swojej woli i stał się wielki. A gdy to rozważałem, oto kozioł szedł od zachodu po powierzchni całej ziemi, a nie dotykał ziemi. A ten kozioł miał okazały róg między oczami. I przyszedł aż do owego barana, który miał dwa rogi, którego widziałem stojącego nad rzeką i przebiegł do niego w gniewie swojej mocy. Widziałem także, iż natarł na owego barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył barana tak, że złamał oba jego rogi, a baran nie miał mocy, aby mu się oprzeć, a rzuciwszy go na ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto wyrwałby barana z jego mocy. Wtedy ów kozioł stał się bardzo wielki, a gdy się wzmocnił, złamał się ów wielki róg, a cztery inne rogi wyrosły na jego miejscu w cztery strony świata. A z jednej z nich wyszedł jeden mały róg, a ten urósł bardzo ku południowi, ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. I wyrósł aż do wojska niebieskiego i zrzucił na ziemię niektórych z owego wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wyrósł nawet do księcia owego wojska, bo przez niego odjęta została ustawiczna ofiara i zarzucone miejsce świątyni Bożej. Także wojsko zostało wydane w buncie przeciwko ofierze ustawicznej, atak na plan zbawienia, i rzucił prawdę na ziemię. Mamy więc tutaj barana i kozła, które symbolizują królestwa. Czytamy, że powstał baran, ale kozioł go zniszczył. Róg kozła się złamał, wyrosły cztery rogi, a z jednego z nich wyrósł mały róg i stał się potężnym królestwem. I wtedy wybuchła wojna przeciwko Bogu. Rzucił prawdę na ziemię. Sedno tego studium tkwi w tym, co stało się po tym, jak rzucił prawdę na ziemię. Wtedy usłyszałem jednego ze świętych, anioła, mówiącego, a inny święty zapytał tego, który mówił, jak długo. Anioł pytał o proroctwo dotyczące narodów. Jak długo będzie trwać widzenie o codziennej ofierze i przestępstwie spustoszenia? Jezus mówił o obrzydliwości spustoszenia. Przestępstwie spustoszenia, a świątynia i wojsko będą podane na podeptanie. I tutaj mamy puentę naszego studium. I powiedział do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Obszerny fragment. Chciałem jednak, żebyście poznali całe tło. Jeśli czegoś nie rozumiecie, nie martwcie się. Będziemy do tego wracać i po kolei wyjaśniać. Daniel miał wspaniałą wizję, w której widział barana z dwoma rogami. Kogo symbolizuje ten baran? Anioł wrócił do Daniela i wszystko mu wyjaśnił. Baran, którego widziałeś, mający dwa rogi, to królowie Medii i Persji. Mamy dwa rogi, z których jeden wyrasta wyżej. Początkowo było to królestwo Medo-Persji, konfederacja dwóch królestw. Jednak stopniowo Medowie zostali wchłonięci przez Persów i obecnie w historii funkcjonuje ono jako Imperium Perskie. Baran reprezentuje więc Medo-Persję, która nastąpiła po Imperium Babilońskim. W wizji z 8 rozdziału Daniel nie mówi już o Babilonii, ponieważ Babilon upadł w rozdziale 6. Mówi więc o następnym królestwie i o kolejnych. Do wszystkiego po kolei dojdziemy. Potem Daniel widział kozła mającego wielki róg między oczami. Co to oznacza? Pozwólcie, że zatrzymam się tutaj na chwilę. Rozmawiamy o zwierzętach, które reprezentują różne królestwa, różne moce.
Gdybym zapytał naszą publiczność w studiu, jaki kraj jest reprezentowany przez orła, o czym byście pomyśleli? Oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Jeśli zapytam o lwa, Wielka Brytania, niedźwiedź, Rosja, smok, Chiny. Nawet dzisiaj używamy symboli zwierzęcych i nawet poszczególne stany kojarzą się z różnymi zwierzętami. Kojarzymy pewne zwierzęta z konkretnymi państwami. Jest to jakby swego rodzaju logo każdego z nich. W proroctwie biblijnym także mamy zwierzęta z rogami, reprezentujące różne królestwa i moce. Pamiętajcie, że Żydzi byli narodem pasterzy. Byli więc bardzo dobrze zaznajomieni z owcami i kozłami. Jezus opowiedział nawet przypowieść o oddzieleniu owiec i kozłów zapisaną w Mateuszu 25. Daniel otrzymał wizję, którą jego lud był w stanie zrozumieć. Użyto w niej apokaliptycznych symboli również po to, aby chronić proroka, ponieważ mówi ona o zniszczeniu Królestwa Perskiego, a potem Królestwa Greckiego i jego przekształceniu się w Rzym. Następnie Daniel widział kozła mającego wielki róg między oczami. Co to oznacza? Czytamy, że kozioł, który zniszczy Medo-Persję, historia jasno to pokazuje, a kosmaty kozioł to król grecki. Czy musimy zgadywać, czy Biblia wyraźnie mówi nam, co to znaczy? A kosmaty kozioł to król grecki, a ten wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. Kim jest ten macedońsko-grecki król, który bardzo szybko podbijał kolejne kraje? Jest znany na całym świecie jako Aleksander Wielki. Bardzo młody król, który zaczął swoje panowanie w wieku 18 lat. Przez 11 lat razem ze swoją armią przeszedł prawie 800 tysięcy kilometrów, podbijając Persję, Egipt i wiele innych potężnych królestw tamtego czasu. I zrobił to szybko. Czytamy, że stał się bardzo wielki. Kiedy Aleksander podróżował, miał ze sobą nie tylko ogromne wojsko, ale także potężną armię naukowców, językoznawców, filozofów, ponieważ jego celem było szerzenie greckiej kultury, która według niego była najlepsza. Nawet dzisiaj archeolodzy znajdują starożytne monety greckie z podobizną Aleksandra. On był tym pierwszym wielkim rogiem, który miał zabić barana. Aleksander wystąpił przeciwko Persom i chociaż mieli oni znaczną przewagę liczebną, był tak genialnym strategiem i odważnym generałem, że nie mieli z nim szans. Przypuścił atak, a jego armia poszła za nim. Dalej czytamy, a że został złamany. Aleksander mógł podbić świat, ale nie mógł podbić samego siebie. Historycy nie są pewni, czy była to trucizna, czy malaria, czy zatrucie alkoholowe, ale po jednej z uczt król dostał gorączki i niedługo potem zmarł. Wspominałem już wcześniej o tym, że kiedy generałowie zapytali, kto ma rządzić zamiast niego, odpowiedział: najsilniejszy, ponieważ jego syn nie był wystarczająco dorosły, żeby sprawować władzę. A że został złamany, kiedy umarł, ale i powstały cztery inne zamiast niego. Cztery królestwa powstaną z jego narodu. Historia wyraźnie pokazuje, co to znaczy. Imperium Aleksandra rozciągało się od Indii poprzez Macedonię aż do Egiptu. Kiedy zmarł, królestwo podzielili między siebie jego czterej główni generałowie: Kassander, Lizymach, Ptolomeusz i Seleukos. Mamy więc cztery regiony. Dokładnie tak, jak mówi proroctwo. Na miejscu jednego rogu pojawiają się cztery inne. Dalej czytamy, że jeden z tych rogów stał się większy niż pozostałe. Widzimy tutaj, że jeden z tych czterech regionów obejmuje tereny ówczesnego Rzymu i stamtąd zaczęło wyrastać inne królestwo. Biblia mówi nam, kto rządził po Grekach. Klaudiusz, cesarz, zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Po Grecji panowanie sprawował Rzym. Żydzi musieli zdobyć pozwolenie Rzymian, żeby przeprowadzić egzekucję Jezusa. Mamy więc kozła, czyli królestwo greckie. Wielki róg zostaje złamany, na jego miejscu wyrastają cztery inne rogi. Powstają cztery inne królestwa. Z jednego z nich wyłania się Imperium Rzymskie, pokonuje poprzednie trzy i staje się potężniejsze niż one. Właśnie to stało się w historii. Nawet dzisiaj w architekturze mówimy o stylu grecko-rzymskim, ponieważ Rzymianie niejako wyrośli na kulturze greckiej. Zaadaptowali elementy ich religii, kultury, a nawet sposobu rządzenia.
A oto na owym rogu były oczy podobne do oczu człowieka. Jest to fragment z Daniela 7, ale mówi o tym samym małym rogu. A oto na owym rogu były oczy podobne do oczu człowieka i usta mówiące wielkie, inaczej bluźniercze, rzeczy. I będzie różny od poprzednich. I właśnie z tego rogu powstanie Antychryst. Zatrzymajmy się znów na chwilę. Kiedy mówimy o zwierzętach z Księgi Daniela, nie czytaliśmy jeszcze rozdziału 7, ale mamy tam lwa, niedźwiedzia, lamparta i dziwne zwierzę. Przedtem czytaliśmy o baranie i koźle. Gdy zajrzymy do fragmentu Apokalipsy, który mówi o niezidentyfikowanej bestii, zobaczymy, że stanowi ona połączenie tych trzech zwierząt. Czytamy tam, że to właśnie ona wprowadzi znak zwierzęcia. Nie chodzi tutaj o jakiegoś potwora wychodzącego z ziemi, ale o moc, która będzie wpływać na świat. Wyrośnie ona z Rzymu i rozprzestrzeni się. Będziemy o tym mówić w jednym z kolejnych wykładów. Danielowi powiedziano, że mały róg zbezcześci świątynię. Jak długo potrwa, zanim zostanie ona oczyszczona? Już to czytaliśmy. Aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Oczyszczona od czego? Czytaliśmy, że moc zwierzęcia rzuci prawdę na ziemię i zaatakuje codzienną ofiarę, czyli ofiarę z baranków symbolizującą służbę Jezusa, Ewangelię zbawienia. Zwierzę będzie próbowało ją zniszczyć i zbezcześcić poprzez kłamstwa. Rzuci prawdę na ziemię. Chodzi więc o moc religijno-polityczną. W jaki sposób zareagował Daniel, kiedy zobaczył, że moc małego rogu prześladuje lud Boży i wypacza prawdę? W tym momencie Daniel jest już starszy. Ma około 80 lat. Jest rozczarowany, kiedy patrzy na prześladowanie, przez które przechodzi lud Boży. Czytamy. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Zdumiewałem się nad tym widzeniem, ale nikt go nie rozumiał. Daniel 8:27. Anioł próbował pomóc Danielowi w zrozumieniu tych rzeczy, ale to wszystko przytłoczyło proroka. Anioł uświadamia Danielowi, że potrzebuje on czasu, żeby odpocząć, nabrać sił i zastanowić się nad tym proroctwem, a potem wraca w następnym rozdziale i kontynuuje od miejsca, w którym poprzednio się zatrzymał. Wyjaśnia nie tylko, kiedy zaczyna się okres 2300 dni, ale dodaje także najważniejsze proroctwo, o które modlił się Daniel, kiedy przyjdzie Mesjasz. Było to pragnienie każdego wierzącego Żyda. Przechodzimy więc do 9 rozdziału Księgi Daniela. Szybko streścimy sobie jego treść. Daniel modli się i w tej modlitwie zastanawia się, jak długo Bóg będzie tolerował swój lud, którego relacja z nim jest tak chwiejna. Jednym z głównych zadań narodu żydowskiego było pokazanie, w jaki sposób Bóg zbawia. Sposób, w jaki wyprowadził ich z Egiptu, mimo że byli uparci, pokazuje nam, w jaki sposób Bóg zbawia nas pomimo naszych twardych serc. On nas przemienia i daje nam nowe serca. Przeprowadził ich przez plagi, chociaż diabeł nie chciał ich wypuścić. Tak samo Bóg uwalnia nas od szatana pomimo jego sprzeciwu. Morze Czerwone, chrzest w wodzie. Słup ognia, chrzest w ogniu. Byli głodni, dostali chleb z nieba. Byli spragnieni, dostali żywą wodę ze skały. Paweł napisał, że Jezus jest skałą. Całe doświadczenie dzieci Izraela obrazuje nam plan zbawienia. Przybytek, który zbudowali na pustyni, ilustruje to, w jaki sposób jesteśmy zbawieni, a jego zbezczeszczenie symbolizuje zbezczeszczenie Ewangelii. Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że do chrześcijaństwa przez cały czas dostaje się wiele hipokryzji i zepsucia. To najbardziej podzielona religia na świecie, ponieważ diabeł przez cały czas ją atakuje. Daniel się modli, a w Danielu 9:23 czytamy, że przychodzi do niego anioł i mówi: na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić. Prędkość światła wynosi około 300 tysięcy km na sekundę. Prędkość dźwięku, w zależności od ciśnienia powietrza i wysokości, to ponad 1100 km na godzinę. Anioł podróżuje z prędkością, przy której patrol drogówki nigdy cię nie złapie. Opuszcza niebo na początku modlitwy Daniela, mknie przez przestrzeń kosmiczną z prędkością myśli i dociera do ziemi, zanim Daniel skończy się modlić, wyjaśniając mu, dlaczego przyszedł. W kolejnym rozdziale anioł szczegółowo wyjaśnia proroctwo.
Jak długo trwał okres wspomniany wcześniej w wizji? Anioł mówi więc do Daniela: chcę pokazać ci to, czego nie mogłeś znieść wcześniej, bo zemdlałeś. Przyszedłem przekazać ci przesłanie i zakończyć moją misję. W 9 rozdziale Księgi Daniela czytamy od wersetu 21. Przy okazji chodzi tutaj o Gabriela, który setki lat później przyszedł również do Marii i w ogóle się nie zestarzał. Dobrze wiedzieć, że kiedyś też będziemy mieć takie chwalebne ciała. Oto ów mąż, Gabriel, którego widziałem w widzeniu na początku, przyleciał śpiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej. Dalej werset 23. Na początku twoich błagań wyszło słowo od Boga, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie. 70 tygodni wyznaczono, inaczej odcięto, 70 tygodni wyznaczono nad twoim ludem. Kim jest jego lud? Naród żydowski. Na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego. Kto jest Najświętszy? Jezus, prawda? Potem anioł mówi o czasie. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu, możecie podkreślić sobie werset 25, jest to początek okresu z wizji, zarówno tej o 2300 dniach, jak i tej o 490 latach. 70 tygodni wyznaczono nad twoim ludem. Ile dni ma tydzień? 7. 70 tygodni to ile dni? 7 razy 7? Tabliczka mnożenia? 49. Mamy więc 490 dni. 70 tygodni. W proroctwie dzień oznacza rok. Czytamy więc o 70 tygodniach, aby namaścić Najświętszego. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu, tutaj mamy początek, o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, potem jak wrócili do domu z niewoli babilońskiej, król perski pozwolił im odbudować Jerozolimę. Od tego momentu, aż do księcia Mesjasza będzie tygodni 7 i 62 tygodnie. Mamy więc 7 i 62, czyli razem 69. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. Opisuje to księga Nehemiasza. Odbudowywali mury w trudnych czasach. A po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. Mesjasz został zabity za nas. A lud księcia, który przyjdzie, moc prześladowcza, zniszczy miasto i świątynię. Zostało przepowiedziane, że miasto i świątynia zostaną zniszczone. To ciekawe, bo kiedy Daniel otrzymał to proroctwo, świątynia nie istniała. A prorok mówi, że zostanie odbudowana i ponownie zburzona. I jego koniec nastąpi wśród powodzi. I do końca wojny postanowione są spustoszenia. Potem prorok wraca do tematu Mesjasza. Utrwali przymierze z wieloma na jeden tydzień, a w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. Tak zakończy się rozdział 9. Wróćmy do naszych pytań i spróbujmy wyjaśnić, co to wszystko znaczy. Kiedy zaczyna się okres 2300 dni i 70 tygodni? Dwa proroctwa, jeden początek. Jedno proroctwo zapisane w rozdziale 8, drugie w rozdziale 9, a ich początek został określony tylko w rozdziale 9. Czytamy. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy, aż do księcia Mesjasza, będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Napisane jest na namaszczenie Najświętszego, Mesjasza, księcia. Kiedy Jezus został namaszczony? W czasie swojego chrztu. Dekret Artaxerxesa, czyli punkt początkowy, został wydany w 457 roku przed naszą erą. Pan jest dobry. On przekazał nam ten dekret w Biblii. Jest on zapisany w księdze Ezdrasza 7:7. Mamy ten dekret i wiemy, jaki jest początek. Jest to jasno ustalona data w historii. Mamy wiele zapisów klinowych, przekazów mezopotamskich i hebrajskich, które mówią, kiedy dekret został wydany. W proroctwach dzień symbolizuje rok.
W Ezechielu 4:6 czytamy: daję ci dzień za rok. Księga Liczb 14:34. Dzień każdy licząc za rok. Być może pamiętacie, że w Łukaszu 13, kiedy przywódcy religijni przyszli do Jezusa i poinformowali Go, że Herod zabił Jana Chrzciciela, Chrystus odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyganiam demony i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Było to 6 miesięcy po rozpoczęciu Jego służby. Nie nauczał jeszcze przez 3 dni, ale przez 3 lata. Nawet Chrystus używał zasady dzień za rok. Zobaczmy, co się stanie, kiedy użyjemy tej metody, czyli policzymy dzień za rok i zaczniemy od roku 457. Anioł powiedział, że jeśli policzymy 69 tygodni od 457 roku przed naszą erą, dojdziemy do księcia Mesjasza. Czy tak się stało? A to wszystko stało się, aby się wypełniło, co powiedziano przez Pana poprzez proroka mówiącego: oto dziewica będzie w ciąży i porodzi syna. I nazwą jego imię Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Jezus przyszedł we właściwym czasie. Czytamy: na namaszczenie Najświętszego. Mamy więc 490 lat w proroctwie o 70 tygodniach, ale zostają one podzielone. Najpierw spojrzymy na 483 lata. Zaczynając od 457 roku przed naszą erą, prowadzi nas to do 27 roku naszej ery, gdy to Jezus zaczął swoją służbę. Powiedział wtedy: czas się wypełnił. O co mu chodziło? Odnosi się do tego proroctwa, które mówi, że zostanie namaszczony Duchem Świętym. 483 lata od 457 roku przed naszą erą prowadzi nas do 27 roku naszej ery. W Łukaszu 3, a jest to jedna z najpewniej ustalonych dat w historii, ponieważ dr Łukasz wymienia cesarza Tyberiusza, Poncjusza Piłata, Heroda Filipa, Heroda Agryppę. Wiemy, że jest tylko jeden okres w historii, kiedy panowanie tych królów się pokrywało. Było tak w 27 roku naszej ery. Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan. Został ochrzczony, stąpił na Niego Duch Święty i rozpoczął swoją służbę. Na namaszczenie Najświętszego. Przed swoim chrztem Jezus nie uczynił żadnego cudu. Stało się to we właściwym czasie. Żydzi mogli w miarę dokładnie określić czas Jego narodzenia, ponieważ wiedzieli, że nie może rozpocząć służby przed 30 rokiem życia. Wystarczy odliczyć 30 lat od roku 27 i dojdziemy do tego, że Jezus narodził się około 4 roku przed naszą erą. Można to liczyć nawet w taki sposób. Czytamy, że w połowie tygodnia utrwali swoje przymierze. Do czego dojdziemy, kiedy policzymy 3,5 roku od 27 roku naszej ery? Co stało się dalej w proroctwie? A po tych 62 tygodniach, mamy więc pierwsze 7 tygodni, kiedy mur został odbudowany w trudnych czasach. 49 lat, w czasie których Ezdrasz i Nehemiasz starali się odbudować miasto i świątynię. Po tym czasie zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. Mamy więc tutaj dużo wyznaczonych okresów. Czytamy: 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem. A tutaj Mesjasz zostaje zabity w środku ostatnich 7 lat. Jezus nauczał przez 3,5 roku, a potem umarł na krzyżu. Sprawił, że ofiara ustała. Utrwali przymierze z wieloma przez 1 tydzień. Z całym szacunkiem, ale mam przyjaciół, którzy twierdzą, iż tym, który utrwalił przymierze, był Antychryst. Naprawdę? Czy Biblia wspomina o jakimkolwiek przymierzu zawartym przez Antychrysta z kimkolwiek? Nie ma o tym mowy. Tematem tego proroctwa jest przyjście Mesjasza, a nie utrwalenie przymierza przez Antychrysta. To Jezus przyszedł, żeby utrwalić przymierze, które zawarł ze swoim ludem. To On był Mesjaszem, który miał zbawić ich od grzechów. Jezus nauczał dokładnie 3,5 roku, czyli połowę 7 lat. Potem umarł na krzyżu i co dalej? Sprawił, że ofiara ustała. Zasłona w świątyni rozdarła się z góry na dół. I nie tylko zasłona się rozerwała, pokazując, że ta świątynia nie jest już potrzebna, ale również najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty, czego kapłanom nie wolno było czynić. Od tego momentu mamy nowe kapłaństwo.
Jesteśmy królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Zasłona jest usuwana w Chrystusie. Czy po tym, jak Jezus umarł na krzyżu, nadal potrzebujemy ofiar z baranków? Nie. Sprawił, że ofiara ustała. Ciekawe jest, że od momentu zniszczenia świątyni aż do dzisiaj Żydzi nie mają systemu ofiarniczego z powodu Jezusa, a nie z powodu Rzymian. Tak więc po 3,5 roku Chrystus umarł na krzyżu w 31 roku naszej ery. Mamy jednak jeszcze 3,5 roku, zanim stanie się coś znaczącego. On osobiście utrwalił przymierze. W jaki sposób utrwala on przymierze teraz, kiedy jest w niebie? Do kogo Jezus posłał pierwszych uczniów z Ewangelią? Na drogę pogan nie wkraczajcie. Zaraz, czy Jezus nie posłał ich na cały świat? Nie na początku. Kiedy był na ziemi, powiedział do fenickiej kobiety: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Do kobiety przy studni rzekł: zbawienie jest z Żydów. Ona chciała się z nim spierać. Czy mamy chwalić Boga w Jerozolimie, czy na górze Garizim? Jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Celem misji Jezusa było utwierdzenie przymierza zawartego z dziećmi Abrahama przez 1 tydzień. 3,5 roku robił to osobiście. A potem nakazał uczniom: jak mój ojciec wysłał mnie, tak ja posyłam was. Przez 3,5 roku kierował swoje poselstwo głównie do Żydów. Na drogę pogan nie wkraczajcie, ale idźcie raczej do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Pierwszymi słuchaczami apostołów byli Żydzi. W dniu Pięćdziesiątnicy zebrali się pobożni Żydzi. Duch Święty został zesłany i ochrzciło się 3000 Żydów. Kilka dni później chrzest przyjęło 5000 Żydów. Służba apostołów przez 3,5 roku po odejściu Chrystusa była skierowana tylko do narodu żydowskiego. W jaki sposób Jezus obecnie utwierdza przymierze? List do Hebrajczyków 2:3. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez Pana? Zostało na początku potwierdzone przez Pana, a potem potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli. Przez 3,5 roku osobiście utwierdzał przymierze z narodem żydowskim, a potem posłał uczniów: nie idźcie do pogan, ale najpierw idźcie do zagubionych owiec z domu Izraela. Co stało się po tym kolejnym okresie 3,5 roku? Wielu Żydów uwierzyło. Byli również prześladowani. Jakie ostrzeżenie Jezus skierował do ludu wybranego? Królestwo Boże będzie od was zabrane i dane narodowi wydającemu jego owoce. Jeśli oni nie przyjmą prawdy, spadnie na nich straszny sąd. Żeby zachować całkowitą jawność, chyba powinienem powiedzieć wam, że jestem Żydem. Moja mama była Żydówką, a to sprawia, że jestem Żydem. Zaakceptowałem ten fakt i mówię wam o tym wszystkim ze 100% przekonaniem o prawdziwości tych słów. Królestwo Boże będzie od was zabrane i dane narodowi wydającemu jego owoce. Czego on oczekuje? Owocu. Co zrobił z drzewem figowym, które nie przynosiło owocu? Przeklął je, a ono uschło. Co stanie się z nami, jeśli nie będziemy przynosić owocu? Przeczytajcie Jana 15. Każdy, kto nie przynosi owocu, zostanie odcięty i spalony. Mamy przynosić owoce ducha. Przypowieść z Łukasza 13. Może wyda owoc. Ten mężczyzna ma drzewo figowe w swojej winnicy. Okopuje je, podlewa, robi wszystko, co potrafi. Może wyda owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. Co to za naród, o którym wspomina Jezus i który ma stać się jego narodem wybranym? Teraz słuchajcie uważnie. To fragment z Pisma Świętego. Czy ja to napisałem, czy Paweł? To jest w Biblii, przyjaciele. Galacjan 3:29. Jeśli zaś jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Rzymian 2:28-29, napisane przez Żyda. Bowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim zewnętrznie, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. Czy to oznacza, że Żydzi zostali odrzuceni jako ludzie? Nie, jako ludzie nie. Paweł mówi tutaj, że poganie zostali wszczepieni w korzeń Izraela. Dzięki temu uczestniczymy w owocach i obietnicach, które Bóg dał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. My, nowotestamentowi chrześcijanie, jesteśmy zbawieni przez obietnice, które Bóg dał domowi Izraela.
Czym jest to nowe przymierze? Uczynię nowe przymierze z domem Izraela. Każdy poganin musi więc przyjąć przymierze, jakie Bóg zawarł z Żydami. Co stało się 3,5 roku po śmierci Jezusa? Czytamy o tym w Biblii. Szczepan, jeden z diakonów napełnionych Duchem Świętym, nauczał i doprowadził do nawrócenia wielu ludzi. Przywódcy religijni poczuli się zagrożeni. Przyprowadzili go do tego samego sądu, w którym sądzono Jezusa. Próbował się bronić, a oni zakryli swoje uszy. Co to oznacza, gdy sędziowie zatykają uszy? Nie jest dobrze. Zakryli swoje uszy, zgrzytali zębami, wyprowadzili go z miasta i go ukamienowali. 3,5 roku po tym, jak Jezus został fałszywie osądzony przez sąd kapturowy i wyprowadzony z Jerozolimy. Biblia mówi, że grali w kości o szaty Jezusa. Przed egzekucją Szczepana zdjęli swoje szaty i położyli je u stóp Saula. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 3,5 roku później Szczepan powtórzył: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. To echo wszystkiego, co zrobił Jezus. Jezus powiedział: Mnie nienawidzą i was też będą nienawidzić. Zgadnijcie, kto się nawrócił niedługo po tym doświadczeniu. Saul. Nawrócił się, został Pawłem, jeden z największych pisarzy Nowego Testamentu, Żyd, który przyjął Jezusa. Gdzie dotarła Ewangelia? Do pogan. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr zanosi Ewangelię do domu Korneliusza. Bóg powiedział do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Pytanie 13. Myśleliście, że żartuję, kiedy zapowiedziałem, że będę mówił szybko. Mówiłem poważnie. Co stanie się pod koniec 2300 dni według anioła, który rozmawiał z Danielem? Teraz wracamy do Daniela 8, do najdłuższego okresu proroczego w Biblii. I powiedział do mnie: aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Zastanówmy się teraz, czym w ogóle jest świątynia. W Starym Testamencie mamy trzy świątynie. Przybytek, świątynię Salomona i świątynię Ezdrasza i Nehemiasza, która istniała w czasach Jezusa i później została zniszczona przez Rzymian. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy świątynia żydowska zostanie odbudowana? Przeczytajmy fragment z drugiego listu do Tesaloniczan 2. Czytamy tutaj o dniach ostatecznych, od wersetu pierwszego. A prosimy was, bracia, co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia przed Nim, abyście nie dali się tak szybko zachwiać w waszym zamyśle i nie dali się zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. Niech nikt was nie zwodzi w żaden sposób, bo nie nastanie ów dzień, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Odstępstwo gdzie? Nie w świecie, on już jest odstępczy. Odstępstwo w Kościele. Prawda rzucona na ziemię nawet wśród zdeklarowanych chrześcijan. Dalej czytamy. Objawi się człowiek grzechu, ów syn zatracenia, czyli moc zwierzęcia, który sprzeciwia się i wynosi nad to wszystko, co się zwie Bogiem, albo co ma boską cześć, także zasiądzie on w świątyni Bożej jako Bóg, podając się za Boga. No tak, żydowska świątynia zostanie odbudowana, skoro ma w niej zasiąść Antychryst. Rzeczywiście, skoro Antychryst zasiądzie w świątyni, podając się za Boga, musimy ją odbudować, chyba że niewłaściwie rozumiemy, czym jest świątynia. Jezus powiedział: zburzcie tę świątynię uczynioną rękami, a ja odbuduję ją bez użycia rąk. Paweł napisał: czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego? W liście do Efezjan czytamy, że jesteśmy duchowymi kamieniami. Budujcie się w dom duchowy. Czy na ziemi nadal istnieje świątynia? Tak, jest nią Kościół. Antychryst będzie utrzymywał, że ma władzę nad Kościołem, roszcząc sobie przywileje, które należą tylko do Boga. Nie przegapcie kolejnych wykładów, ponieważ będziemy mówić, kim jest moc bestii. Cały chrześcijański świat czeka na odbudowanie świątyni. Kilka razy byłem w Izraelu i nie potrafię wyobrazić sobie, że islam pozwala Żydom zburzyć swoje trzy najświętsze miejsca i wybudować w tym miejscu świątynię.
Nie wydaje mi się, żeby chodziło tutaj o antychrysta siedzącego w fizycznej świątyni żydowskiej. Żydzi nie składają już baranków. Myślę, że dotyczy to antychrysta, który uzurpuje sobie władzę w Kościele i stawia się na miejscu Boga. W niebie również istnieje świątynia. Jezus jest naszym najwyższym kapłanem i wstawia się za nami. Czytamy. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Przejdźmy do ostatniego okresu proroczego w Biblii. W liście do Hebrajczyków czytamy, że mamy najwyższego kapłana, który jest w niebie i wstawia się za nami. Biblia mówi, że świątynia ziemska była odzwierciedleniem prawdziwej świątyni, która jest w niebie. Wróćmy do naszego proroctwa. Daniel 8, proroctwo o 2300 dniach lub latach. Jeśli zaczniemy od 457 roku, dojdziemy do roku 1844. Co się wtedy stało? Było to wielkie wydarzenie w historii. W latach 30. XVIII wieku wielu chrześcijan na całym świecie, z których najbardziej wyróżniał się baptystyczny pastor William Miller, studiowało proroctwa Daniela. Odkryli oni ten okres proroczy i doszli do wniosku, że proroctwo wskazuje na jakieś ważne wydarzenie, które będzie miało miejsce w roku 1844. Nazwano to Wielkim Ruchem Adwentowym. Nie mylcie tego z Adwentystami Dnia Siódmego, ponieważ kościół ten powstał dopiero w 1863 roku. Mamy lata 30. i 40. i to poselstwo obiega świat. Nauczali o tym księża katoliccy, żydowscy chrześcijanie, tacy jak Joseph Wolff i wielu innych. Zapanowało ogólnoświatowe ożywienie, ponieważ wierzono, że coś się wydarzy. Świątynia zostanie oczyszczona. Miały wtedy miejsce dwie bardzo ważne rzeczy. W dorocznym cyklu służby w świątyni ziemskiej raz w roku najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, w dniu pojednania, i dokonywał przebłagania za lud. Ludzie byli sądzeni i uczestniczyli w nabożeństwie, w czasie którego byli w sposób symboliczny oddzielani od swoich grzechów. Było to oczyszczenie od grzechów, które przez cały rok zanoszono do świątyni. Jezus od zawsze służył jako nasz najwyższy kapłan w służbie codziennej, ale przed swoim powtórnym przyjściem wszedł w ostateczną fazę swojej służby. Apokalipsa mówi o siedmiu wiekach Kościoła w rozdziale 2 i 3, gdzie mamy poselstwo do siedmiu zborów. Ostatni wiek Kościoła został nazwany Laodyceą. Słowo Laodycea oznacza osądzanie ludzi. W 1844 roku Chrystus wszedł jako nasz najwyższy kapłan w ostatnią fazę swojej służby, czyli sąd. Kiedy powróci, każdy otrzyma swoją zapłatę. Żeby jednak mógł przy swoim przyjściu każdemu dać jego zapłatę, dochodzenie musi odbyć się, zanim przyjdzie. Nie wystarczy mówić, Panie, Panie. On przejrzy zapis całego naszego życia. Biblia mówi, księgi zostały otwarte. Mamy więc 490, a potem jeszcze 1810 lat i w 1844 roku zaczyna się sąd. Jezus nie tylko ukończy swoje dzieło jako nasz najwyższy kapłan. Co powiedział anioł na temat oczyszczenia świątyni po 2300 latach? Nie tylko zostanie ona oczyszczona od zaniesionych tam grzechów. Jezus jeszcze nie zakończył tego dzieła, bo już by tutaj był. Świątynia zostanie również oczyszczona od grzechów, które przeniknęły do Kościoła na ziemi. W średniowieczu prawda została rzucona na ziemię. Kościół zaczął nauczać, że człowiek będzie wiecznie palił się w piekle, że kiedy umieramy od razu, bez sądu i zmartwychwstania, idziemy do nieba lub do piekła, że możemy zapłacić za przebaczenie grzechów, że możemy modlić się do bożków, a przecież Biblia tego zabrania, że możemy wyznawać nasze grzechy księżom, chrzest przez pokropienie, a nie przez zanurzenie. Prawda została pomieszana z różnymi niebiblijnymi naukami, przez co świątynia została zbezczeszczona. Będziemy mówić o tym więcej. Jednak w roku 1844 Bóg rozpoczął oczyszczenie świątyni w niebie, a także na ziemi, czyli swojego ludu. Zaśmiałem się, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że ktoś próbuje na żywo tłumaczyć cały ten wykład na język hiszpański. Drogi Carlos, na pewno sobie poradzi. Pierwsza elektroniczna wiadomość w historii. Rok 1844. Samuel Morris wysłał wiadomość za pomocą telegrafu. W tym roku stało się coś jeszcze. Karol Darwin sformułował swoją teorię ewolucji w czasie podróży na statku Beagle.
a Karl Marx ogłosił manifest komunistyczny. Narodziła się wtedy ewolucja i narodził się ateizm. Wydany został edykt pozwalający Żydom osiedlać się w Ziemi Świętej. Odkryto najstarszą wersję Biblii, tak zwany kodeks synajski, który potwierdził Boże Słowo. Pojawiła się kolej i obiegła cały świat. Miała miejsce rewolucja przemysłowa. Wszystko to działo się w tym czasie. Doszło również do powstania kilku wielkich ruchów religijnych, jednego prawdziwego i kilku fałszywych. Kiedy Jezus nie przyszedł w 1844 roku, jak przewidywało wielu milerystów, chrześcijanie z różnych denominacji zebrali się razem i stwierdzili, Bóg nigdy nie chciał, żeby Kościół był tak podzielony. Odłóżmy na bok różnice między nami, studiujmy Biblię i zobaczmy, czego naprawdę naucza. Byli tam metodyści, baptyści, katolicy, kongregacjonaliści, prezbiterianie. Zaczęli studiować, co mówi Biblia. I na bazie tego ożywienia Bóg zaczął oczyszczać świątynię, powołując do istnienia nowy ruch. Obecnie i sam jestem jego częścią. Nosi on nazwę Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Należy do niego ponad 20 milionów osób na całym świecie. Wzywa on ludzi do powrotu do Biblii. Bóg oczyszcza swoją świątynię z fałszywych nauk wprowadzonych w średniowieczu. W tej ostatniej fazie sądu, w której Chrystus jest naszym najwyższym kapłanem, jaka będzie jego podstawa i co będzie badane? I osądzeni zostali umarli według ich uczynków zapisanych w księgach. Apokalipsa 20, 12. Bo każdy uczynek i każdą rzecz tajną, dobrą lub złą, Bóg doprowadzi na sąd. Wszystko jest w księgach, przyjaciele. Mają być sądzeni według prawa wolności. Dekalog został nazwany prawem wolności, a nie prawem zniewolenia. Czy w czasie sądu Bóg jest moim oskarżycielem? Nie. Sąd ma miejsce przed przyjściem Jezusa. Apokalipsa 12, 9 do 10. Ów wąż starodawny, którego nazywają diabłem i szatanem, zrzucony został na ziemię, zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. W czasie sądu w niebie to szatan jest oskarżycielem, tak samo jak oskarżał przed Bogiem Hioba, najwyższego kapłana Zachariasza. On nas oskarża. Kiedy się modlimy, Jezus wskazuje na nasze modlitwy i mówi, ich grzechy zostały zmazane krwią. Czy muszę zmagać się z sądem przedadwentowym w samotności? Co mówi obietnica? Gdyby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Wiem, że było to szybkie i bogate studium. Spodziewałem się, że przekroczymy czas i tak się stało. Za chwilę przejdziemy do waszych pytań, ale jeszcze jedna kwestia. Jezus jest na tym sądzie twoim obrońcą i On obiecał, że wygra twoją sprawę. On nigdy nie przegrał. Czy dzisiaj oddasz Mu swoje życie? On zmyje twoje grzechy swoją krwią. Żyjemy w ostatnim okresie historii. W czasie tej serii będziemy nawet mówić o Ameryce w proroctwach. Nie przegapcie kolejnych wykładów, przyjaciele. Zanim zakończymy, chcę modlić się razem z wami o to, abyście zaprosili Jezusa do bycia waszym obrońcą. Ojcze w niebie, to zdumiewające, jak dokładnie wypełniają się proroctwa biblijne. Chrystus przyszedł po raz pierwszy w przepowiedzianym czasie, a ty obiecałeś, przyjdę znowu. Panie, wierzymy, że jesteśmy pokoleniem, które tego doświadczy. Pomóż nam się przygotować poprzez całkowite oddanie się Tobie. Modlę się, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, pomogli również innym się przygotować. Aby podjęli decyzję, aby przyjść do Jezusa, a potem pójść za Nim, ponieważ czas jest krótki. Dziękujemy za Twoją obecność. W imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę wracamy z pytaniami biblijnymi. Dzień dobry, przyjaciele. Witamy was w części, w której będziemy odpowiadać na wasze pytania. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzisiejszy wykład dotyczył oczyszczenia świątyni. Bardzo ważne proroctwo. Pastorze Doug, mamy kilka pytań związanych zarówno z Księgą Daniela, jak i z Apokalipsą. Jestem więc bardzo podekscytowany. Zanim przejdziemy do pytań od naszych widzów, mamy na ekranie kilka pytań, które często powtarzają się w kontekście naszego tematu. Jaka jest różnica pomiędzy przyjęciem Jezusa jako Zbawiciela, przyjęciem Go jako Pana,
Myślę, że to pytanie łączy się z sytuacją, w której Jezus wisiał na krzyżu i jeden ze złoczyńców zwrócił się do Niego z prośbą. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Pragnął, żeby Jezus zbawił go od jego grzechów, ale przyznał również, że on jest królem. Niektórzy ludzie mają Zbawiciela, ale nie podążają za Jezusem jako królem. Niektórzy mówią, przebacz moje grzechy, ale tak naprawdę nie chcą, żeby on rządził ich życiem. Przyjęcie go jako Zbawiciela oznacza, że przyjmujemy jego ofiarę za nasze grzechy, jego zastępstwo. On jest moim królem i chcę okazywać mu posłuszeństwo. Gdybyśmy chcieli użyć terminów teologicznych, przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela nazwalibyśmy usprawiedliwieniem, a potem mamy uświęcenie, czyli uczynienie Go Panem naszego życia. Kolejne pytanie. Skoro w dniu pojednania grzechy ludu Bożego były składane na kozła, czy nie oznacza to, że On również jest nosicielem naszych grzechów? Niestety nie miałem czasu i pewnie nie mam go teraz, żeby przeczytać 16 rozdział z Księgi Kapłańskiej, który opisuje Dzień Pojednania. Raz w roku najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego. Miał miejsce rytuał, w którym brano dwa kozły. Jeden był składany na ofiarę, nazywano go kozłem dla Pana. Wiemy więc, który z nich symbolizuje Pana. Grzechy ludu były przenoszone na drugiego kozła, którego wyprowadzano na pustynię. Nie był on składany w ofierze. Wiele osób wierzy, że jest to symbol ostatecznego oddzielenia. Wszystkie grzechy są powodowane przez szatana. Podczas gdy Jezus cierpiał i umarł za nasze winy, ostatecznie szatan poniesie karę za swoje grzechy, a także za grzechy, do których namówił innych, kusząc ich do nieposłuszeństwa. Wrzucenie go do jeziora ognia oznacza całkowite oddzielenie. Ten kozioł nazywany był kozłem dla Azazela. Nawet w religiach pogańskich był on kojarzony z diabłem. Kozioł, którego krew przelewano, symbolizuje Pana. Myślę, że mężczyzna, który wyprowadzał drugie zwierzę na pustynię, musiał być bardzo silny i godny zaufania. Nie mógł dopuścić, żeby kozioł poszedł za nim z powrotem, ponieważ to oznaczałoby, że wszystkie grzechy narodu do niego wróciły. Być może musiał zepchnąć go z wysokiej skały, nie wiem. Biblia o tym nie mówi. Niektórzy mówią, że sąd miał miejsce na krzyżu, a inne, że ma miejsce w momencie śmierci. Jaka jest prawda? Boży sąd nad grzechem w sensie ogólnym miał miejsce, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Paweł napisał jednak, że wszyscy musimy stanąć przed stolicą sądu Bożego. Odbędzie się więc przyszły sąd, w czasie którego wszyscy pokłonimy się przed Bogiem. Grzechy tych, którzy nie będą zbawieni, zostaną im pokazane na podstawie zapisów w księgach. Czytamy, że każdy z nas zda Bogu sprawę ze swoich uczynków. W Mateuszu 12 Jezus powiedział, że zdamy sprawę z każdego bezużytecznego słowa. Gdyby nie Jego miłosierdzie, mielibyśmy duże kłopoty. To coś innego niż śmierć Jezusa na krzyżu. On umarł za grzech całego świata w sensie ogólnym, ale każdy z nas podlega pod indywidualny sąd. Mamy kolejne pytanie. Jaką świątynię opisuje Apokalipsa, kiedy mówi o Jezusie? Wierzymy, że jest to świątynia w niebie, o której Biblia często wspomina. Izajasz miał wizję, w której widział Boga na jego tronie. Podobnie Ezechiel. Pastorze Ross, znasz list do Hebrajczyków lepiej niż ja, więc na pewno wiesz, gdzie zapisane są słowa, że świątynia ziemska była wzorowana na świątyni niebiańskiej. Pamiętam, że jako dziecko miałem małe samochodziki firmy Matchbox. Byłem bardzo zaintrygowany tym, że w procesie produkcji bierze się pełnowymiarowego Jaguara, Corvette czy cokolwiek innego i za pomocą laserów tworzy się model w skali 100 do 1. A potem tworzy się je w jeszcze mniejszym rozmiarze. Świątynia na ziemi była odzwierciedleniem świątyni w niebie. Nie była dokładnie taka sama.
Zapewne w niebie ściany wyłożone są prawdziwym złotem. Zamiast złotych aniołów, zapewne przed tronem Bożym stoją prawdziwi aniołowie lub serafowie, których widział Izajasz. Znalazłeś ten werset? Tak. List do Hebrajczyków 8:5. Bacz, abyś uczynił wszystko według kształtu, który został ci pokazany na tej górze. Ziemska świątynia była cieniem niebiańskiej. Jest więc jakiś wzór, oryginał, który Bóg ma w niebie. Prawdopodobnie świątynia ziemska nie wyglądała dokładnie tak samo, ale miała nam pomóc zrozumieć plan zbawienia. Następne pytanie. Dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe, na którym rosły liście, wiedząc, że to nie jest czas na figi? W naturze Jezusa nie było przeklinania czegokolwiek. Cały czas błogosławił, uzdrawiał i dawał życie. To było bardzo poważne ostrzeżenie. Całe szczęście, że zrobił to na przykładzie drzewa. On powiedział, popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Drzewo figowe było symbolem narodu żydowskiego, który wydawał pozorne owoce, ale tak naprawdę nie przynosił prawdziwego plonu. Kiedy mieszkaliśmy w poprzednim domu, nasz sąsiad miał drzewo figowe. Mieliśmy szczęście, bo wyrosło ponad ogrodzenie, więc mogliśmy jeść figi. Zwykle, kiedy na drzewie figowym jest pełno liści, oznacza to, że są tam dojrzałe owoce. Jezus patrzył na nie z pewnej odległości. Na zewnątrz drzewo wyglądało, jakby rosły na nim owoce. Kiedy Chrystus przyszedł do narodu żydowskiego, trzymali się religii, wszystkich ceremonii, mieli świątynię. Zewnętrznie wszystko wyglądało dobrze, ale nie przynosili owoców. Jeśli nie będziemy wydawać owoców, przyjdzie na nas sąd. Nie dotyczy to tylko narodu żydowskiego, ale także każdego wierzącego. Bóg chce, żebyśmy wydawali owoce ducha, albo zostaniemy przeklęci. Jezus przeklął drzewo figowe, żeby zilustrować tę ważną prawdę. Warto też zauważyć, że liście figowe zostały użyte w Biblii w różnych kontekstach. Kiedy Adam i Ewa po raz pierwszy zgrzeszyli, zakryli liśćmi figowymi swoją nagość. Więc są one również symbolem grzechu. Bóg powiedział, od tego czasu potrzebujecie okryć. Potem mamy drzewo figowe pokryte liśćmi, ale pozbawione owocu, czyli Izrael, który nie przynosi owocu. Kiedy Jezus przestanie wstawiać się za nami? Czy stanie się to na samym końcu? Przed samym Jego przyjściem nastąpi moment, w którym czas łaski się zakończy. Jeszcze przez jakiś czas życie na ziemi będzie toczyć się dalej. W Danielu 12:1 czytamy, w tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który się wstawia za synami Twego ludu i będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody aż do tego czasu. A w tym czasie zostanie ocalony Twój lud. Powstanie Michała oznacza, że przestał on wstawiać się za nami. W Apokalipsie jest werset, który mówi, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Niebo opustoszeje, ponieważ wszyscy jego mieszkańcy udadzą się, aby zabrać z ziemi wierzących. Będzie więc pewien okres, nie wiemy jak długo potrwa, prawdopodobnie mniej niż rok. Mówimy o czasie, w którym wylana zostanie ostatnia plaga. Zbawieni będą zapieczętowani. Zgubieni będą zgubieni. Apokalipsa 22 mówi, kto jest brudny, niech się brudzi, a kto święty, niech się jeszcze uświęci. W Apokalipsie 7 czytamy o aniele z pieczęcią. Będziemy jeszcze mówić o pieczętowaniu. Mówi on do drugiego anioła. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Pieczętowanie musi być zakończone, zanim skończy się czas łaski, a potem nastąpi siódma plaga. Czas przed przyjściem Jezusa będzie naprawdę przerażający. Mamy następne pytanie. Nie jestem ochrzczony, ale wypełnię wolę Bożą. Czy znajdę się w niebie, a może muszę zostać ochrzczony, żeby się tam znaleźć? Jeden z kolejnych wykładów będzie dotyczył również chrztu. Mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Będziemy rozmawiać o chrzcie w kontekście Księgi Apokalipsy. Odpowiem jednak na to pytanie w razie, gdyby osoba, która je zadała, już się z nami nie połączyła. W niebie znajdą się ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni. Starotestamentowi, patriarchowie i prorocy, oni nie praktykowali chrztu. Ale ostatnie słowa Chrystusa brzmią, nauczajcie i chrzcijcie. Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Dlaczego ktoś miałby powiedzieć, wierzę, ale nie chcę być ochrzczony? To tak jakby mężczyzna powiedział do kobiety, kocham cię i chcę się z tobą żenić, ale nie chcę z tobą mieszkać.
albo ale nie chcę przechodzić przez całą tę ceremonię. Zawsze wtedy rodzi się pytanie, a dlaczego nie chcesz? Myślę, że to wskazuje na głębszy problem. Jeśli ktoś leży w szpitalu na łożu śmierci, tam przychodzi do Chrystusa i nie może zostać ochrzczony, będzie w niebie. Ale jeśli ktoś może to zrobić, a żyje w nieposłuszeństwie, należy się martwić. Poza tym chrzest jest błogosławieństwem. Bóg chce obdarzyć nas szczególnym namaszczeniem swojego ducha. Kiedy Jezus został ochrzczony, z nieba odezwał się głos. To jest Syn mój umiłowany. Pewnie nikt z nas nie słyszał głosu z nieba w czasie swojego chrztu, ale wiemy, że to sprawia Bogu przyjemność. I jest w tym błogosławieństwo. Kolejne pytanie. Dlaczego Biblia używa dni proroczych i tak wielu symboli? Mamy tutaj właściwie dwa pytania. Jednym z powodów, dla których Bóg używa symboli w proroctwach apokaliptycznych, wiele proroctw jest bardzo jasnych, ale niektórzy starotestamentowi prorocy, a także Jan, otrzymywali swoje wizje w czasie, gdy lud Boży był okupowany przez wrogie siły. Proroctwa te często mówią o upadku tych królestw, a to mogłoby zostać uznane za zdradę. Gdyby Jan wprost napisał, że Rzym zostanie zniszczony, mogłoby to zostać odczytane jako niebezpieczna groźba i księga zostałaby zniszczona. Bóg ubrał to więc w język symboliczny, który Żydzi rozumieli, bo klucz do niego znajduje się w Biblii. Ezechiel, Zachariasz, Ageusz, Apokalipsa, Daniel, wszystkie te proroctwa zostały zapisane w symbolach. Jeśli chodzi o dzień za rok, Biblia już na samym początku mówi, że dzień u Pana jest jak 1000 lat. Ten werset pochodzi z 2 listu Piotra 3, ale Bóg powiedział do Adama, w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. A przecież Adam żył ponad 900 lat. Bóg próbuje pokazać nam wieczną perspektywę. Rok dla nas to dzień dla Niego. Myślę, że w ten sposób próbuje pokazać nam wieczną perspektywę. Mamy następne pytanie. Kiedy Jezus zamienił wodę w wino? Jakie jest prorocze znaczenie tego cudu? Bardzo dobre pytanie. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 2. Pierwszy cud Chrystusa. Był na weselu i zabrakło soku winogronowego. Zwróćcie uwagę na fakt, że w Biblii słowo wino jest często stosowane zamiennie z wyrażeniem sok gronowy. Sok z winogron nie zawsze był sfermentowany. Chciałbym szczególnie to podkreślić, żeby ludzie nie myśleli, że na przyjęciu zrobiło się drętwo, bo skończyła się gorzałka, a Jezus postanowił pomóc im podkręcić atmosferę, dając im ponad 450 litrów alkoholu. Tak naprawdę uczynił sok gronowy, który symbolizuje krew Chrystusa. W czasie pierwszego cudu, kiedy zabrakło im wina, Jezus dał im czysty sok gronowy na weselu. To jakby oświadczyny. W ostatnich chwilach przed śmiercią ludzie zaproponowali mu kwaśne wino. Spróbował go, powiedział, wykonało się i zmarł. To prawie jak transfuzja krwi. Wziął nasz kwas, nasze grzechy, a w zamian dał nam czysty sok gronowy. Kiedy zamienił wodę w wino, był to czysty sok z winogron. Zapytali go, skąd to wziąłeś? Przecież to nie czas zbiorów. Niektórzy Amerykanie pomyślą, najlepszy towar to prawdziwy alkohol, nie dla Żydów. Sok sfermentowany mogli mieć przez cały rok. Świeży sok gronowy był dostępny tylko w czasie zbiorów. Potem nie był już taki dobry. Jezus daje nam czysty sok gronowy, który symbolizuje Jego krew wylaną za nasze grzechy, a zabiera kwaśne wino, czyli nasze grzechy. To coś w rodzaju transfuzji. I oczywiście małżeństwo w Biblii czasami symbolizuje jedność Chrystusa z Jego Kościołem. Kościół jest opisany jako oblubienica. Na obiedzie weselnym spożywa się baranka wskazującego na ofiarę Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Wiele interesujących symboli. Kolejne pytanie. Czy palenie marihuany jest grzechem? Wiedziałeś, że to pytanie się pojawi. Nie, nie wiedziałem tego. Nie czytamy tych pytań wcześniej. Pozwólcie, przyjaciele, że coś wam powiem.
Przede wszystkim nie uważam, że marihuana ma jakiekolwiek właściwości lecznicze. Nie jestem farmaceutą, więc nie będę wypowiadał się na ten temat. Biblia mówi nam, że istnieją lekarstwa, które robi się z pewnych ziół i które mogą mieć korzystne właściwości. Myślę jednak, że te rzeczy są nadużywane. Możesz na przykład posmarować tytoniem miejsce, w którym ogryzie cię mrówka lub urządli pszczoła i to naprawdę pomaga. Te rzeczy mogą zdziałać coś dobrego. Jeśli chcesz pozbyć się mrówek, rozkładasz wokół domu ziarna kawy i masz spokój. Można więc wspaniale wykorzystać te rzeczy. Są one jednak nadużywane. Wielu moich znajomych pali tytoń. Nie jest to najlepszy sposób wykorzystania leczniczych właściwości tego produktu, ponieważ przynosi ogromne szkody. Wiele osób, które znam, przyjmuje cudowną marihuanę leczniczą. Tak, zanim stałem się chrześcijaninem, sam wdychałem i paliłem trawkę razem z moją mamą. Miałem wtedy 13 lat. Wiem więc o tym prawie wszystko. To po prostu cię ogłupia. Przykro mi. Jeśli musisz przez 10 minut gapić się na swoje buty do tenisa, żeby zrozumieć, jak się je zawiązuje, to nie pomaga w dostaniu się do nieba. Jeśli ma to wartość leczniczą i przepisze to lekarz, to inna kwestia. Jednak wielu ludzi dostaje pozwolenie na marihuanę leczniczą, a tak naprawdę używają jej rekreacyjnie. Chyba możemy wrzucić do tej samej kategorii co palenie tytoniu. Oczywiście nie chcemy zanieczyszczać ciała. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, a takie rzeczy ją zanieczyszczają. Biblia mówi, że nie powinniśmy profanować naszej świątyni. Kolejne interesujące pytanie. Czy słowa, że Bóg ustanawia królów, odnoszą się również do współczesnych prezydentów? Bóg mówi, pastorze Ross, pomóż mi znaleźć ten werset. W księdze Daniela Bóg mówi, on zrzuca królów, to chyba Daniel 2. On zrzuca królów i ustanawia królów. On ustanawia królestwa. Nabuchodonozor myślał, że świat jest szczęściarzem, mając takiego króla. Mówił, czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja zbudowałem? Bóg odrzekł, wystarczy, że mrugnę okiem i zamienisz się w ryczące zwierzę. I to właśnie się stało. Czasami Pan ustanawia wielkich przywódców. Biblia mówi o dobrym przywództwie. Bóg błogosławi niektóre narody dobrymi przywódcami. Zły przywódca może być dla narodu przekleństwem, a nawet karą. Bóg pozwala, aby to się działo. Historia, do której się odnosiliśmy, jest zapisana w Danielu 2. Również w tej samej księdze, w rozdziale 4, znajdujemy historię szaleństwa Nabuchodonozora. Następne pytanie. Co oznacza wyrażenie namaszczenie Najświętszego? Dotknęliśmy tego tematu podczas wykładu. Cieszę się, że padło to pytanie. Kiedy ktoś chrzci statek, zazwyczaj bierze butelkę szampana i uderza nią w jego dziób. Nazywamy to chrztem. Kiedy chrzczone jest dziecko, kropi się lub polewa wodą jego główkę. Słowo Chrystos oznacza namaszczony. Chrystus został nazwany Jezusem Chrystusem. Kiedyś myślałem, że to jego nazwisko, jak Miller czy coś w tym stylu. Jezus to jego imię, Chrystus to jego urząd. Określenie tego, kim był. On był Mesjaszem. Mesjasz to hebrajskie słowo oznaczające namaszczony. Kiedy Bóg wybierał króla lub kapłana, na przykład gdy Dawid został namaszczony przez Samuela, wylał on na jego głowę oliwę. Był to symbol napełnienia Duchem Świętym. Kapłani byli namaszczani, ofiara mogła być namaszczona. Zanim Jezus umarł, Maria wylała olejek na jego stopy i na jego głowę. Został więc w pewnym sensie namaszczony niedługo przed swoją śmiercią, a także na początku swojej służby, kiedy zstąpił na niego Duch Święty. Został namaszczony jako nasz Zbawiciel, nasz Nauczyciel i nasza ofiara. Chrystus jest więc namaszczony. Stało się to w 27 roku w czasie jego chrztu, po którym rozpoczął swoją służbę. Czy aby nasze modlitwy zostały zaakceptowane przez Boga, musimy klęczeć, gdy się do Niego modlimy? Nie. Zazwyczaj nasza postawa pokazuje nasz stosunek do modlitwy i jeśli ludzie są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań, dobrze jest, aby przychodząc do Boga czynili to na kolanach, akceptując w ten sposób Jezusa. Symbolizuje to poddanie się Mu i pokorę. Jeśli jednak ktoś ma problem ze zdrowiem lub z kolanami, nie może uklęknąć, nie powinno to przeszkadzać mu w przyjęciu Chrystusa. Piotr tonął i modlił się płynąc. Nie możesz przez cały czas klęczeć. Znam
ludzi, którzy mówili, jechałem samochodem i nie mogłem się zatrzymać. Jechałem więc dalej, płakałem i modliłem się z tobą przez radio. Bóg na pewno nie powie, musisz uklęknąć. Jest to stosowne dla tych, którzy są zdrowi. Warto na przykład upaść na kolana rano. Gdy jesteśmy w kościele, czasami klękamy, czasami stoimy. Biblia mówi, że Salomon w czasie modlitwy klęczał i stał. Nehemiasz modlił się, kiedy nalewał sok gronowy dla króla. Tutaj mamy dobre pytanie. Skoro Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu, dlaczego ściana płaczu nadal stoi? Świetne pytanie. Kilka lat temu pastor Ross i ja razem z naszymi żonami byliśmy w Izraelu. Mieliśmy bliski i osobisty kontakt z tą ścianą. Są tam naprawdę ogromne kamienie. Mur świątynny ma dwie części. Mamy tam ścianę fundamentową, na której wspiera się platforma. Jest to więc ściana zewnętrzna, podtrzymująca platformę, na której znajdowała się świątynia. Był także mur na samej platformie, w którego granicach znajdowała się świątynia. Z tego wewnętrznego muru nie został kamień na kamieniu. Wszystkie zostały zrzucone i można zobaczyć gruzy tej ściany. Spacerujesz i widzisz ogromne kamienie, które leżą tam od czasów Rzymian. Nigdy ich nawet nie ruszano. Niektóre z nich leżą dokładnie tam, gdzie spadły w 70 roku naszej ery, czyli ponad 1950 lat temu. Niektóre fragmenty budowli zostały potem naprawione przez przywódców osmańskich. Jednak ściana płaczu jest częścią zewnętrznego muru świątyni. Wszystkie ściany, które składały się na samą świątynię, zostały wyburzone. Zostały tylko ściany zewnętrzne, które być może nawet pochodzą jeszcze z czasów przed niewolą babilońską. Może jeszcze ze świątyni Salomona. Nawet gdy tam byliśmy, nie mogliśmy wejść do kopuły na skalę, ponieważ byliśmy tam w czasie Ramadanu i Paschy. Wiele świąt w jednym czasie. Jednak wiele lat temu, kiedy tam byłem, można było wejść na samą platformę i zobaczyć, gdzie znajdowała się świątynia. Ściana płaczu jest poniżej tego miejsca.